Onizm. Świadomość tego, jak mało doświadczamy świata. Trafiłeś właśnie tutaj. Na początku jesteś zagubiony, ale szybko zaczynasz rysować mapę swojego świata, kreśląc kontury swojego życia. I jak pierwsi odkrywcy, prędzej czy później musisz zmierzyć się z białymi plamami na mapie, ze wszystkimi przeżyciami, których nigdy nie doświadczyłeś. Część ciebie ciągle pali się, by odkryć to, co jest za horyzontem. W końcu jednak te pytania same łamią się pod swym ciężarem, pozostając na uboczu twojego codziennego życia. Wszystkie miliardy drzwi, które musiało się zamknąć, by zrobić pojedynczy krok naprzód. Wszystkie rzeczy, których dotąd nie dokonałeś i których możesz już nigdy nie dokonać. Całe ryzyko w twym życiu, które mogło być rzeczywiste lub też nie. Wszystkie miejsca, do których nie kupiłeś biletu. Wszystkie światła, które widzisz w oddali, które na zawsze pozostaną tylko światłami. Wszystkie alternatywne scenariusze, których o włos uniknąłeś. Wszystkie marzenia, które pozostały zaledwie mrzonkami twojej wyobraźni. Wszystko, z czego zrezygnowałeś, by być teraz, w tym miejscu. Pytania, na które niesłusznie przestałeś szukać odpowiedzi. To dziwne, jak mało świata tak naprawdę widzimy. To dziwne, jak wiele rzeczy musimy zaledwie przypuszczać, by tutaj żyć. Zawsze wyłącznie w jednym ciele, w jednym miejscu i czasie. To dziwne, jak wiele wymówek zdołaliśmy wymyślić, by wytłumaczyć sobie, dlaczego tak wiele z tego, co oferuje życie, pozostanie dla nas czymś zawsze odległym. To dziwne, że tak wielu z nas czuje się jak w domu, żyjąc w tak obcym świecie. Rysujemy potwory na mapach, bo ich obecność nas uspokaja. Strzegą granic przepaści, zmuszają do odwrócenia wzroku, byśmy mogli żyć komfortowo w znanym świecie. Przynajmniej przez chwilę. Jednak gdyby ktoś zapytał cię na łożu śmierci, jak to było żyć tutaj na ziemi, to prawdopodobnie jedyną szczerą odpowiedzią byłoby: nie wiem. Przechodziłem kiedyś tamtędy, lecz nigdy tak naprawdę tam nie byłem.